Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 35. spotkaniu Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę, Dzień Merkurego. Oczywiście inspiracja, motywacja i komunikacja. Dokładnie dzisiaj nasze 35. spotkanie, a jutro 35. ceremonia. I ten tydzień uważam za jeden z najważniejszych. Dlaczego tak jest? Bo jest to związane z samą energią 35, o której będziemy za chwileczkę mówić, ale również z przesłaniami od siły wyższej, które uzyskałam dla Ciebie i które są tak ważne. Bo dokładnie teraz, w tym czasie, budujesz fundamenty pod Twój nowy rok. Wiele osób robi taki zdecydowany błąd, zaczynają planować tą wizję życia, nowy rok, dopiero w styczniu. W ten sposób realizacja tych marzeń już z natury będzie opóźniona, ponieważ dokładnie teraz, w listopadzie, wyciągamy wnioski z tych poprzednich miesięcy, patrzymy na wszystko z perspektywy, odsuwamy to, od czego pragniemy się uwolnić i planujemy ten nowy czas. Tak, by dokładnie 21 grudnia, czyli w momencie naszego spotkania w Święto Światła, czas nowego początku, wystartować już z pełną wizją Twojego życia. Tego, co chcesz przyciągnąć, co chcesz osiągnąć, co chcesz zrealizować w tym nowym roku. Tak, aby być zgodnie z energią kosmiczną, czyli być we właściwym miejscu, we właściwym czasie. 21 grudnia mamy nasze spotkanie i to jest również taki moment, w którym łączę się z energią wyższą i aktywuję dla Ciebie realizację tej wizji życia. Czyli tego, co pragniesz, aby się zmaterializowało, co pragniesz osiągnąć w roku 2019. Ale zanim to nastąpi, musimy tak krok po kroku przygotować się do tego czasu. W tym tygodniu dominuje 35, czyli takie spojrzenie na Twoje życie i mądre przeanalizowanie wszystkiego. I to jest taki tydzień, który nazywam Tydzień pod szczęśliwą gwiazdą. Dlaczego tak jest? No może zaczniemy od tego, jaka jest sama symbolika cyfry 35, jaką mamy aktualnie fazę księżyca oraz jakie przesłania siła wyższa pragnie, bym pokazała Ci, powiedziała Ci, które będą Ci towarzyszyć dokładnie w tym momencie. A są one bardzo ważne. Zaczynajmy więc. 35 składa się z dwóch cyfr. Trójki, jej symbolikę już znasz. To jest oczywiście dynamika, rozwój, ruch, szybkość. Takie działanie, tworzenie. Ale również z piątki. I piątka jest w tym momencie ważniejsza, ponieważ jest tą drugą cyfrą w kolejności. I jak to już znasz z naszych poprzednich spotkań, naciska na trójkę, czyli to ona decyduje, co jest ważne. Ale w tym połączeniu należy tą cyfrę rozumieć. Piątka to autorytet, wpływ, władza. Mieć na coś wpływ, dominować, silna pozycja, wzór, kogoś prowadzić, również ta siła wyższa Ciebie prowadzi w tym momencie, ale również odpowiedzialność, przyjąć odpowiedzialność za to wszystko, co wydarzyło się w Twoim życiu, bo dopiero gdy przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie decyzje, wszystkie sytuacje, wszystko, co poprzez myśli, poprzez odczucia, poprzez słowa stało się treścią Twojego życia, gdy przejmiesz całkowitą za to odpowiedzialność, to wiesz, że dokładnie teraz możesz wpłynąć na Twoją przyszłość. Gdy jednak spychamy tę odpowiedzialność na innych, że my nie byliśmy winni, to były winne jakieś inne osoby, inne sytuacje, inne energie, ktoś wpływał na nas
energetycznie, poprzez czarną magię, poprzez klątwy, poprzez uroki, to w tym momencie stajemy się taką ofiarą i zaczynamy ten nowy czas już z takim lekkim zabarwieniem, że no, nie na wszystko mam wpływ. W rzeczywistości masz wpływ na wszystko. Bo nawet jeżeli ktoś stosuje na tobie czarną magię, klątwy czy uroki, to również ty poprzez twoje nastawienie, poprzez twoje oczyszczenie, poprzez twoje mądre decyzje możesz się od tego odciąć. I o tym właśnie mówi piątka. Piątka jest bardzo praktyczna. Piątka jest takim dobrym zorganizowaniem, dobrym uporządkowaniem, takim mądrym systemem, gdzie króluje ten pozytywny porządek, pozytywna struktura, pozytywne dokonanie czegoś. I piątka jest również taką cyfrą, którą można nazwać takim dobrym menadżerem. Co to znaczy dobry menadżer? To jest taki menadżer, który zawsze podejmuje dobre decyzje, który jest jak gdyby pod szczęśliwą gwiazdą, który jest jak gdyby w czepku urodzony. Ponieważ połączenie trójki i piątki, czyli 35, daje nam cyfrę sukcesu. Dlaczego? Ponieważ ta trójka, gdzie działanie, tworzenie, kreacja, doświadczanie czegoś, planowanie, podejmowanie decyzji, ale również ta piątka, która jest taka mądra, która dobrze korzysta ze wszystkich twoich rezerw, energii, ze wszystkich twoich talentów, która bardzo mądrze prowadzi cię w tej szybkości, w tym działaniu, w tej kreatywności, gdzie te decyzje są naprawdę przemyślane, uporządkowane, gdzie mają ręce i nogi. 35 to jest cyfra Jowisza, czyli tej najwyższej energii boskiej, energii, którą znasz jako takie światło wszechświata, które oświetla twoją drogę. Dlatego jeżeli pragniesz korzystać z tej energii, to możesz otaczać się tą cyfrą, malować ją w twoim kalendarzu, w twoim organizerze, planerze, która będzie ci towarzyszyć każdego dnia i będzie rozświetlać twoją drogę tą właśnie energią sukcesu, mądrych decyzji, mądrego działania. To jest taki dobry menadżer, który patrzy na wszystko, widzi wszystko. Zły menadżer to jest taki, który produkuje duże koszty, czyli ciężką pracą, dużym nakładem energii, dużym nakładem materiałów, coś osiąga, a te rezultaty są mizerne. Przy 35 jest wręcz odwrotnie. Niskie koszty, a duży zysk, duża efektywność. Czyli działając tą energią, masz taką świadomość praktyczności, że gdy coś robisz, to będzie to bardzo szybko prowadziło cię do szczęścia, spełnienia, miłości i obfitości. Czyli to jest taka cyfra, która przyniesie ci sukces we wszystkim, czego pragniesz. Dlatego jeżeli dokładnie w tym tygodniu, zaczynając od dzisiaj, poprzez naszą jutrzejszą ceremonię, gdzie poznasz jeden z praktycznie ostatnich kluczy wtajemniczenia, klucz, który powie ci, jak możesz bardzo szybko osiągnąć wizję twojego życia i co jeszcze może w jakiś sposób cię blokuje. Jeżeli ta wizja życia jeszcze nie materializuje się tak szybko, jak tego pragniesz w tej czy w tej dziedzinie, to może właśnie głęboko w tobie jest zapisany pewien schemat negatywny. Schemat, który sabotuje ten sukces, sabotuje to szczęście. Ale o tym będzie jutro na naszej 35. ceremonii i tematem naszej jutrzejszej ceremonii będzie nowe drogi do celu, siła wyższa wskaże ci nowe rozwiązanie, proces transformacji, który jest w tym momencie,
Aktywuj wszystkie Twoje zmysły, bo zobaczysz prawdę. Poproś o nowe wskazówki, które ukażą Ci, że by osiągnąć Twoje cele, masz zawsze kilka różnych dróg, a nie tylko jedną. Zaufaj w siebie, zaufaj w impulsy, które uzyskasz, zaufaj w to, co Siła Wyższa pokaże Ci w kolejnym tygodniu. Jutro poznasz taką tajemnicę, że często nasze oczekiwania już teraz programują naszą przyszłość. Mogą to być oczywiście oczekiwania pozytywne, oczekiwania negatywne. I już jak sama nazwa mówi, to pozytywne przyniesie pozytywne, negatywne przyniesie negatywne. Ale idziemy dalej. 35 ma bardzo męską energię, ponieważ i trójka jest męska, i piątka jest męska, czyli oznacza to, że jest to energia działania na zewnątrz, planowania, porządkowania, tworzenia takiej pozytywnej struktury, czyli jak gdyby budowania już fundamentów pod ten Twój nowy rok. Energia męska zawsze jest na zewnątrz, czyli to jest taka akcja. Energia żeńska jest bardziej reakcją, jest bardziej przyjmowaniem czegoś do wewnątrz. Ale 35 jest tą energią męską, czyli budowania fundamentów na zewnątrz. Co jest jeszcze ważne, to jest czas, w którym będziesz potrzebować właśnie tej niezwykłej, nazwijmy ją tak, męskiej odwagi, ale również takiego bycia naprawdę sobą, wierności sobie. Dlaczego nazywam to męska odwaga? Bo w niektórych sytuacjach będzie trzeba uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, tak dalej być nie może. Dokładnie w tym momencie decyduję, że to musi odejść. Ci ludzie muszą odejść, te sytuacje muszą odejść, te myśli muszą odejść. I dokładnie teraz w tym tygodniu nie tylko popatrzysz na Twoje życie, te ostatnie miesiące, ale również podejmiesz te właśnie decyzje, że tak już dalej być nie może. To jest dokładnie to, od czego pragniesz się uwolnić. To mogą być osoby z Twojego otoczenia, gdzie gdy popatrzysz na te poprzednie miesiące, zauważysz, że zawsze po kontakcie z tą osobą czujesz się źle, czujesz, że brakuje Ci energii, czujesz, że ta energia jak gdyby obniża Twoje wibracje, czujesz, że podcina Ci skrzydła. To będzie to również taki moment tej decyzji, że to zostaje w starym roku, a w nowym roku idę dalej już bez tej osoby, już bez tych sytuacji, bo czasami nie trzeba odrzucać całego związku z jakąś osobą. Czasami wystarczy podjąć decyzję, że w kontaktach z tą osobą będziesz reagować inaczej, będziesz działać inaczej. Jeżeli ta osoba będzie Cię krytykować, to będziesz to odcinać. Gdy ta osoba będzie próbować Cię wykorzystać, nie pozwolisz jej na to. To jest również to uderzenie tą pięścią w stół, prawda? Czyli tak dalej być nie może. Ale jeżeli tak dalej być nie może, to jak powinno być inaczej? To jest ten moment podejmowania decyzji, które będą obfitować w tym nowym czasie i w nowym okresie. I możesz mieć pewność, że Siła Wyższa poprowadzi Cię, ponieważ gdy za chwileczkę poznasz przesłania na ten tydzień, to zauważysz, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I że ta przemiana dokonuje się tak zgodnie z Tobą. I że ta przemiana pomoże Ci osiągnąć wszystko to, czego pragniesz. Zaczynajmy więc dalej. Aktualnie mamy fazę księżyca rosnącego, czyli warto zająć się tym właśnie tworzeniem, tym budowaniem fundamentów pod ten nowy rok, tym przyciąganiem tego, co chcesz, aby
przypłynęło do Ciebie szybciej. To jest również taki czas, gdy otwieramy kanały przypływu, otwieramy się na bogactwo wszechświata, otwieramy się jak gdyby na nieograniczone możliwości. To już wszystko znasz z naszych poprzednich spotkań, z naszych ceremonii. To morze nieograniczonych możliwości, ponieważ gdy otworzysz Twoje serce w pełnym przekonaniu, że napłynie do Ciebie wszystko to, czego potrzebujesz, wszystko to, co jest dla Ciebie pozytywne, co jest ważne dla Twojego dalszego rozwoju, to tak się stanie. Czyli to jest taki moment, gdzie decydujesz, co odchodzi, ale również decydujesz, że tak dalej być nie może i mądrze z wykorzystaniem tej energii 35 układasz plan, mądry plan. Jak dalej, jeżeli to odchodzi, to co powinno się pojawić? Czyli tak krok po kroku obserwujesz wszystkie dziedziny Twojego życia i krok po kroku planujesz, co jest tym Twoim głębokim pragnieniem. Czego naprawdę pragniesz? I teraz może przesłania na ten nowy czas. Ja zapisałam je wszystkie, aby o czymś nie zapomnieć. I tak zaczynamy. Przesłaniem na ten tydzień będzie odwagi, zaufaj w sobie i odważ się pokonać wszystkie trudności. Odważ się odkryć bogactwo wewnętrzne i poznać to, kim naprawdę jesteś. By wreszcie zacząć korzystać w pełni ze wszystkich Twoich talentów. Czyli żyć aktywnie. Wyobraź sobie to tak, postaram się to jakoś wytłumaczyć, że wewnątrz Ciebie jest mnóstwo talentów, zdolności, o których często nawet nie masz pojęcia. Często mamy takie blade pojęcie, że no, to robię z radością, to daje mi zadowolenie, to daje mi spełnienie, ale jednak jak gdyby boimy się postawić ten decydujący krok. Tak spychamy te talenty, ponieważ wszystko inne jest ważne, a te talenty tak w nas przygasają. Coraz bardziej przygasają. I to jest taki moment, w którym Twoja dusza wyższa dokładnie w tym tygodniu i w tym czasie do 21 grudnia będzie Ci dawać mnóstwo wskazówek. Wskazówek na to, to jest właśnie takie symboliczne, bardzo symboliczne, że dokładnie w tym momencie gdzieś tutaj obudziła się mucha. U mnie już jest ciemno, już jest taki wieczór, a mucha nagle zwabiona światłem zaczyna budzić się do życia. I to jest takie symboliczne, prawda, że dokładnie tak w Tobie są te talenty ukryte, gdzieś tam głęboko zepchnięte do podświadomości i one też chcą wreszcie być odkryte. One chcą, by z nich korzystać. One chcą, by je zmaterializować, coś z nimi zrobić. I dokładnie teraz w tym czasie Twoja dusza wyższa będzie dawać Ci wskazówki, również siła wyższa. Będziesz spotykać różne osoby, będziesz słyszeć różne przesłania. Coś nagle zobaczysz, co wcześniej było niewidoczne. Zobaczysz również prawdę. To jest taki również moment, gdzie warto przeanalizować wszystkie osoby w Twoim otoczeniu, wszystkie impulsy, które będą napływać, ponieważ zobaczysz, co naprawdę kryje się w danej osobie? Kim ona naprawdę jest? Co kryje się w Tobie? Więc zapisuj wszystko, co tylko przyjdzie Ci do głowy i ufaj w to, co czujesz w głębi Twojego serca. Na przykładzie, jeżeli odczujesz, że już od wielu, wielu miesięcy masz niesamowitą ochotę, by zacząć malować, ale nigdy nie było na to czasu, zapisz to na ten nowy rok, że jest to pewna rzecz, pewien talent, pewien skarb, który spoczywa w głębi Ciebie, bo zawsze, gdy odczuwamy radość w tym,
co robimy, odczuwamy spełnienie w tym, co tworzymy, to znaczy, że jesteśmy na właściwej drodze, drodze zgodnej z naszym powołaniem. Czyli jest to pewna rzecz, którą jeszcze trzeba odkryć i trzeba ją zapisać do tej Twojej wizji życia na ten rok 2019. Czyli ten czas to będzie taki czas spojrzenia głęboko w siebie, odkrycia siebie, odkrycia prawdy, odkrycia talentów, by zapisać je na Twojej liście na ten nowy rok, a siła wyższa pokaże Ci tak krok po kroku, jak to wszystko połączyć w jedno. Bo często jest tak, że mamy tyle talentów, tyle zdolności, tyle impulsów, tyle przesłań, że wygląda na to, że ta doba powinna mieć więcej niż 24 godziny. Nie przejmuj się tym, ponieważ siła boska, ta iskierka boska, która jest w Tobie, poprowadzi Cię tak krok po kroku i połączysz to wszystko w jedno. I nawet jeżeli w tym momencie jeszcze nie wiesz, jak ten Twój nowy rok powinien wyglądać, to zapisuj wszystkie impulsy, a krok po kroku zobaczysz, że to wszystko zacznie się układać w całość. To, co jeszcze w tym momencie jest może takie troszeczkę zamglone, no bo masz już takie troszeczkę blade pojęcie, że to lubisz robić, to sprawia Ci przyjemność, to było zawsze Twoim marzeniem, ale jeszcze nie wiesz, jak to usystematyzować, jak stworzyć z tego tą Twoją wizję życia. Krok po kroku. Masz jeszcze czas. Do 21 grudnia spisujesz wszystko, otwierasz się na impulsy, otwierasz się na przesłania i zobaczysz, że dokładnie w momencie Święta Światła wszystko stanie się jasne. Dokładnie będziesz mieć tą pewność, że ten rok 2019 powinien wyglądać dokładnie tak, a nie inaczej. A przynajmniej taki zarys, że to i to i to chcesz zrobić, to chcesz osiągnąć, to chcesz zobaczyć, w tym chcesz się pogłębić, czy pogłębiać Twoją wiedzę, czy pogłębiać Twoje talenty. Co jeszcze jest przesłaniem na ten czas? To sprawdzamy, czy o wszystkim powiedziałam. To jest czas, by bronić Twojej pozycji, Twojego miejsca, wyznaczać granice. To przesłanie towarzyszy nam już od kilku miesięcy, prawda, te granice. Czyli jeszcze ten proces trwa, że jeszcze w pewnych rzeczach będzie potrzeba, aby jak gdyby dosadniej powiedzieć innym ludziom, że dotąd tak, a tutaj już nie. Jak to nazwać? Jak to tak obrazowo przedstawić? To jest coś takiego, że gdy ufasz sobie, wierzysz w siebie, czujesz tą boską iskierkę, która jest w głębi Twojego serca, czujesz to połączenie z siłą wyższą, z siłą wszechświata, to zaczynasz szanować siebie. A gdy szanujesz siebie, to dzieje się coś bardzo, bardzo interesującego. Jest takie powiedzenie, jeżeli ty sama czy sam siebie nie szanujesz, to inni również nie będą cię szanować. I odwrotnie, jeżeli ty ufasz w tą iskierkę, która jest w tobie, jeżeli ty szanujesz siebie, twoją niepowtarzalność, twój czas, twoje talenty, twoje ciało, to automatycznie wszyscy inni zaczynają cię szanować i doceniać. Jeżeli ty wyznaczasz twoje granice, twojego terytorium, to również inni będą te granice szanować. To jest bardzo ważne. Jeżeli inni ludzie czują, że nie szanujesz siebie, to będą cię deptać i będą cię niszczyć. Jeżeli jednak wyznaczysz twoje granice i powiesz, na przykładzie, możesz do mnie zadzwonić, ale tylko do godziny 10 wieczorem. Od 10 wieczorem to jest mój czas, tylko dla mnie. I rzeczywiście, gdy ktoś będzie dzwonił, wyłączysz połączenie, wyłączysz telefon,
to w bardzo krótkim czasie. Ludzie zaczną cię szanować. A gdy ludzie zaczną cię szanować, bo ty siebie szanujesz i nie jesteś na ich każde zawołanie, to co się wydarzy? Te osoby nie tylko będą cię szanować, ale w bardzo krótkim czasie uznają cię za autorytet. I będą nie tylko szanować twój czas, szanować twoją energię, ale również cię niesamowicie doceniać. W pewnym momencie twoja jedna rada będzie dla nich miała niesamowitą wartość. Jeżeli ty jednak nie szanujesz siebie, jesteś na każde zawołanie każdej osoby, również rodziny, jeżeli można wejść do twojego życia z butami, jeżeli nie masz wyznaczonych granic, to ludzie nie będą cię szanować i wszystkie twoje rady, wszystko to, co dla nich robisz, nie będzie miało wartości. To jest również bardzo ważne, jeżeli mamy swoją własną działalność. Jeżeli jesteśmy na każde zawołanie innego człowieka, interesenta, to ta osoba w pewnym momencie zacznie nas wykorzystywać. Będzie korzystać z naszych rad, ale płacić będzie innej osobie. I na pewno to znasz, jeżeli masz swoją własną działalność i nie szanujesz siebie, to na pewno masz takich interesentów, którzy zajmują cię godzinami, zajmują twój czas, dzwonią do ciebie, pytają o rady, ty tej osobie doradzasz, przedstawiasz różne rozwiązania, a gdy zadzwonisz do niej za miesiąc, czy zdecydowała się zakupić twoją usługę, to okazuje się, że kupiła tą usługę u kogoś zupełnie innego. Czyli twój czas, twoje energie zostały jak gdyby wyssane. Tego czasu brakuje ci dla innych ludzi, dla wartościowych klientów, czy dla ciebie, dla twojego własnego rozwoju. Czyli duże koszty, a mały zysk. I dokładnie, jeżeli masz z tym problem, bo często jest tak, że gdy zaczynamy naszą działalność, to trudno nam ustalić ceny, prawda? Nie wiemy, jakiej wartości zażądać za nasz czas, to tutaj pomoże ci energia 35. Napisz tą cyfrę na twoim komputerze, na wygaszaczu ekranu, na twoich różnych ofertach, i zobaczysz, że ta cyfra, bo każda cyfra ma swoją wibrację, prawda? Swoją energię. Ta cyfra pomoże ci mądrze korzystać z twoich energii, wyznaczać granice, mądrze ustalać koszty i zyski. I tutaj to nie tylko dotyczy własnej działalności, ponieważ bardzo często jest tak, że angażujemy się we wszystko. Tutaj oglądamy jakieś filmy, tutaj piszemy na jakichś forach internetowych, tutaj piszemy komentarze, tutaj dyskutujemy z innymi ludźmi, tutaj nas coś zdenerwuje, tutaj nas coś poruszy. I tak mijają tygodnie, mijają miesiące i cały czas byliśmy w ruchu, czyli to jest taka negatywna trójka, prawda? Często 33 ma taką negatywną wibrację. Wszędzie jest w ruchu, ale jakoś nie przynosi to rezultatów. Czyli to jest taki wiatr, który tylko dmucha, ale nic nie poruszył. Czyli to jest bardzo ważne, jeżeli jesteś taką osobą, która we wszystko się angażuje, a jakoś brakuje jej czasu dla siebie, brakuje jej zysków. Zysk również może być niematerialny, to jest również ten zysk, ten czas spędzony z ukochaną osobą, ten czas spędzony, gdzie pogłębiasz twoje talenty, uczysz się czegoś nowego. Jeżeli ciągle ci tego czasu brakuje, to może być to właśnie ta energia trójki, czyli 33, nieokiełzanego wiatru, który dmucha i w pewnym momencie ten czas się kończy, a niczego nie poruszył. Dlatego tutaj ta 35 może być takim rozwiązaniem. Ta piątka, która ma tą strukturę, która ma tą mądrość, która nacechowana jest sukcesem i tego mądrego menadżera, który mądrze gospodaruje energią. I niech to będzie taka motywacja na ten tydzień, dokładnie teraz. Oczywiście połącz to z twoim przesłaniem osobistym twojego zwierzęcia mocy, które pojawi się w tym tygodniu, czy już się pojawiło.
by mieć taką całość, czyli jeszcze raz podsumowując. Podsumowując, tak, podsumować ostatnie miesiące, wyznaczyć granice, mądrze gospodarować Twoją energią i krok po kroku budować już fundament pod wizją życia na rok 2019. Czyli słuchać impulsów wewnątrz Ciebie, słuchać różnych impulsów, które będą pojawiać się ze wszechświata, ufać w to, co Siła Wyższa pragnie Ci przekazać i tak krok po kroku, cegiełka do cegiełki, cegiełka do cegiełki, budujesz Twoją wizję życia, od czego pragniesz się uwolnić, a co chcesz, aby w tym nowym roku się wydarzyło. Co jest jeszcze ważne, to oczywiście nasze terminy. Nadal trwa spotkanie gwiazd numer 3, czyli tutaj wszystkie Twoje odczucia, co dało Ci spotkanie ze mną. Czekam na pracę jeszcze cały czas, te prace napływają, czyli co ta energia spotkania ze mną dała Tobie? Bo dla mnie każde spotkanie z Tobą jest spotkaniem drugiej gwiazdy. Każda osoba, którą spotykam w moim życiu, w tym wszystkim, co robimy razem, to jest właśnie spotkanie innej gwiazdy i innej gwiazdy. I moją rolą jest przekazać Ci tyle inspiracji, tyle motywacji, tyle przesłań od Siły Wyższej, by Twoje światło świeciło całą swoją mocą. I gdy ktoś popatrzy na tą drogę mleczną, to dokładnie Twoja gwiazda będzie świecić najmocniej. I jestem bardzo ciekawa, czy odczuwasz tę energię, czy odczuwasz te inspiracje, te wibracje. Jeżeli tak, dołącz do naszego spotkania, spotkanie gwiazd i jestem bardzo ciekawa, jak te energie manifestują się w Twoim życiu, czyli co dały Ci, co dają Ci, co dały Ci nasze spotkania z poprzednich lat, z poprzednich tygodni, z poprzednich miesięcy. Nadal trwa akcja Manifest Moja Nowa Ziemia. To jest również zakładka w Twoim miejscu mocy, tutaj powyżej na mojej stronie. Tutaj cały czas uzupełniamy wizję naszego życia, naszej przyszłości, naszej nowej ziemi i oczywiście przekazujemy to do wszystkich znajomych, do wszystkich przyjaciół, aby jak najwięcej osób wzięło w tym udział, bo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. 18 grudnia mamy spalanie problemów. Jeżeli masz dostęp na miesiąc lub na rok, to oczywiście masz kod rabatowy i spalenie jednego problemu to wtedy tylko 22 zł. Pamiętaj, aby ten kod wykorzystać. On jest aktywny w obu sklepach. Następną rzeczą jest to, że 21 grudnia mamy Święto Światła, czyli Twoja wizja życia. Będziemy to manifestować, materializować, by idealnie zacząć ten nowy czas, ponieważ we wszystkich starych kulturach ten nowy czas zaczynał się 21 grudnia. I co jeszcze uważam za ważne? Teraz 23 listopada mamy 67. rytuał dla Matki Ziemi. Jest to pełnia Bobra. Bardzo proszę, po każdym rytuale dla Matki Ziemi opisz mi Twoje przeżycia, nawet jeżeli była to malutka jakaś wizja, może jakiś kolor się pojawił, może jakieś odczucie się pojawiło. Pisz koniecznie w komentarzach, ponieważ to jest moim zadaniem, aby to wszystko udokumentować. Jak wiesz, większość praktycznie poprzednich rytuałów dla Matki Ziemi jest udokumentowana dla naszych przyszłych pokoleń, ma swój własny numer ISBN i jest w Bibliotece Narodowej oraz w Bibliotece Wielkiej Brytanii, czyli tej bibliotece, jak gdyby, która jest najwyższą instancją numerów ISBN w Europie i to wszystko przechodzi do przyszłych pokoleń. Jest to bardzo, bardzo ważne. Co żeśmy przeżyli? Jak żeśmy kształtowali ten nowy czas? Wyobraź sobie za 100 lat, za 200 lat, za 300 lat. Ktoś będzie tym historykiem, który będzie
sprawdzał to wszystko, szukał tej dokumentacji i w tym nowym czasie, tej nowej ziemi powie, no niesamowicie, ta i ta osoba brała udział w rytuałach dla Matki Ziemi, odczuwała to, co dla nas jest dzisiaj normalne, ale kiedyś to były takie rzeczy, jak my patrzymy na XVII, XVIII wiek i jak nas to fascynuje, prawda? Większość naszych wspólnych prac będzie w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach i latach dokumentowana. Dalej, krok po kroku. Czyli nie tylko wszystkie moje książki, ale również wszystkie nasze spotkania, blogi, wszystkie wpisy. Wszystko otrzymuje numer ISBN i trafia do Biblioteki Narodowej naszego polskiego narodu, czyli Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Biblioteki Najwyższej numeru ISBN w Wielkiej Brytanii. Niech przyszłe pokolenia poznają to wszystko, co myśmy odczuwali, co żeśmy stworzyli, jak kładliśmy tak krok po kroku podwaliny pod nową ziemię, pod ten nowy czas. I kolejny rytuał, ostatni rytuał w tym roku ma miejsce 22 grudnia, czyli zaraz po Święcie Światła, to jest 68 rytuał dla Matki Ziemi. Jest to dębowa pełnia księżyca, już znasz symbolikę dębu, czyli tego takiej wytrwałości i popatrz, dokładnie to kończy ten nasz rok, tej naszej niesamowitej wytrwałości. Popatrz, 68 rytuałów dla Matki Ziemi, 68 miesięcy. No, pokaż mi inną osobę, która tyle wytrwała, która tyle miesięcy wytrwała w jakimś procesie, w jakimś działaniu dla naszej Matki Ziemi, dla naszego świata. A my tyle miesięcy wytrwaliśmy razem, prawda? Czyli dębowa pełnia księżyca, zimowy księżyc długich nocy kończy nasze przeżycia, naszych poprzednich miesięcy i od roku 2019 zaczynamy z nową energią, z zupełnie nową energią, nowe inspiracje, nowe motywacje. Myślę, że nasze ceremonie będą również miały troszeczkę inny charakter i dla mnie ten rok 2018 kończy również pewien etap w moim życiu. I ten nowy rok dla mnie również to jest ten czas, gdzie w tym momencie układam te cegiełki pod ten nowy rok, będzie miał zupełnie inną jakość. I tak jak bardzo pięknie to zauważył Andrzej, napisał w ostatnich tygodniach do mnie, że wiesz, Mario, że kiedyś, gdy oglądałem Twoje filmy na YouTube, to coś mnie od Ciebie odrzucało i Ty tak niesamowicie się zmieniłaś. I ta zmiana jest pozytywna. I to jest dla mnie również bardzo piękny list, który mnie niesamowicie zmotywował, który pokazał mi również to, czego ja sama nie widziałam, bo czasami, gdy jesteśmy w jakimś procesie, to tego no, nie widzimy, ale ktoś z boku to widzi. Ktoś, gdy patrzy na Ciebie, to również powie, wiesz, Ty kiedyś byłaś, czy byłeś takim zwykłym człowiekiem pełzającym po ziemi, a teraz nagle świecisz, osiągasz sukcesy. Wszystko, co robisz, nacechowane jest takim pięknem, takim czymś niesamowitym. I dla mnie również to jest takie przesłanie na ten nowy czas, czyli od 21 grudnia i ten nowy rok rozpoczniemy naszą wspólną podróż z nową energią, z nową wibracją i myślę, że będzie to bardzo piękny czas. Dużo piękniejszy niż ten rok i te poprzednie lata. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak Ty to odczujesz, jak Ty przeżyjesz to przejście i jestem pewna, że równie pozytywnie jak i ja, a jeszcze może bardziej, ponieważ ten czas transformacji, który przechodzimy w tym momencie, jest bardzo, bardzo ważny dla nas i właściwie ten nowy rok 2019 to już będzie taki czas, gdzie spełniamy się w większości. W większości tego, co kiedyś było naszym marzeniem, było naszym pragnieniem, to wszystko stanie się jakieś takie bardziej świetliste, bardziej pozytywne. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i zapraszam Cię na jutro, na 35. ceremonię
gdzie otrzymasz ten klucz wtajemniczenia, co jeszcze zrobić, aby szybciej Twoja wizja życia stała się rzeczywistością, czyli co jeszcze jest ważne dokładnie teraz, w tym czasie transformacji, na co warto zwrócić uwagę, od czego się jeszcze uwolnić, aby to wszystko, czego pragniesz, było z Tobą każdego dnia. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Widzimy się jutro. Oczywiście ceremonia, będziemy się widzieć twarzą w twarz. I jeżeli nie bierzesz udziału w ceremonii, co uważam byłoby wielką, wielką szkodą, ponieważ każda ceremonia jest ważna dokładnie w tym momencie, gdy spotykamy się razem, gdy łączymy nasze energie. To jest taka niesamowite światło, które pomaga zrealizować marzenia i pragnienia. Jeżeli nie bierzesz udziału, to widzimy się za tydzień, czy słyszymy się za tydzień na naszym czasie 36. A ja dziękuję i chciałabym, aby ten tydzień był dla Ciebie bardzo wartościowy, bardzo pozytywny. I jeżeli będą jeszcze jakieś takie rzeczy, które będą Cię hamować, będą Cię blokować, uderz pięścią w stół, jak taki prawdziwy mężczyzna, nawet jeżeli może jesteś kobietą, to czasami trzeba powiedzieć, co czujesz, wyznaczyć granice, by mieć ten czas dla siebie i by być wiernym sobie. Do zobaczenia, Twoja Maria Bukardi.